Harare, gdzie było polskie przedstawicielstwo, dzisiejsza stolica Zimbabwe, ale tam trafiliśmy do miejscowości Marandelas, gdzie udało nam się odkryć polskie nagrobki. Nie wiedzieliśmy do końca, czy to polskie. No dzisiaj po kilku latach już dochodzimy do wniosku, że i kolejnych badaniach, że to jest właśnie kilka polskich krzyży nagrobków właśnie, które są w Marandelas. I tu było to polskie osiedle według... Tu był dom polski i teraz jest dom starców dla czarnych. Po polsku to jest poprawnie tak mówić? Czarnych, no teraz się czarnych dla murzynów, czy jak? Bardziej dla murzynów było pisane z dużej litery, tak. Z dużej litery. Oni mówią do nas, że oni nie są czarni, a my mówimy do nich, że my nie jesteśmy biali. Tylko wszyscy jesteśmy jasno-brązowi i mocno-brązowi. Czyli to podobno był dom polski. Był taki, tak jak mamy na zdjęciach, na tym, duży napis Dom Polski, naprawdę duży napis. No i były też kolumny, ale tu są, te rzeczy są, jak widać, przebudowane, bo są podjazdy dla starszych ludzi. A oprócz tego były też kolumny, a tu jest to też zabudowane z tej strony. Więc to wszystko minęło 70 lat, no więc to wszystko mogło być zupełnie inaczej. To funkcjonowali przez 6 lat. Gdzie pojedziemy do Niameni, to nie ma gazu. Czyli przychodzili tutaj, robili sobie zdjęcia, bo mamy takie zdjęcia, gdzie sobie przychodzili po prostu i na tych zdjęciach, no te głazy wyglądają bardzo pięknie. No, zobaczymy, jak tam podjedziemy. Więc stąd znamy Marandelas, że właśnie tyle że głazy. Ale to, co na mapie widzieliście, to tu jedziemy. To jest tutaj, tak? I tutaj ta najstarsza pani, ona z Irlandii, tato z Irlandii tu przyjechał. Ona mówiła, tu byli w Niameni. Po ponad tygodniowych poszukiwaniach, głównie Barbary Green, która jest tutaj stałą mieszkanką, udało się odnaleźć miejsce, gdzie było polskie osiedle w Marandelas. Dzisiaj jest tutaj szkoła powszechna. Kopano tam od razu, bo tam będzie boisko, to jest taka wylewka. Było bardzo dużo po domach pozostałości, więc ważne fundamenty, więc prawdopodobnie tam właśnie stały te polskie domki. Tak, to jest rura kanalizacyjna w łaźni. Tego używali na 99% Polacy, bo jak mówi tutaj pani Barbara, to nie jest typowa afrykańska budowa. Tak się tutaj po prostu nie buduje.